Znowu jesteśmy razem i znowu ruszamy w podróż. Tym razem zwiedzimy Roztocze Środkowe w województwie lubelskim. Jako 9-osobowa grupa wyruszamy pociągiem z Bydgoszczy do Poznania. Jest 21 czerwca 2008 roku. W Poznaniu czekamy na następny pociąg, którym pojedziemy do Warszawy. Wcześnie rano w Warszawie Zachodniej kolejna przesiadka. Tym razem pojedziemy już w samo Roztocze do miejscowości Zwierzyniec. No i jesteśmy wreszcie na Roztoczu. Z okien pociągu spoglądamy na sąsiedni tor, niby taki jak inne, ale to zupełnie inna kolej, zwana popularnie LHS, czyli linia hutnicza szerokotorowa, gdzie prześwit torów jest o 8,5 cm szerszy od naszych w kraju, czyli wynosi 1520 mm, tyle ile na liniach kolejowych w krajach byłego ZSRR. Linia powstała pod koniec 70. lat ubiegłego wieku i przewozi obecnie rudę żelaza z Krzywego Rogu na Ukrainie do Huty Katowice. Po 11 godzinach jazdy pociągiem wysiadamy na stacji Zwierzyniec. To w tej miejscowości będzie nasza baza noclegowa na okres 7 dni.